Marysia chce, by ułamek oznaczający liczbę różowych klocków w modelu B był równoważny ułamkowi oznaczającemu liczbę różowych klocków w modelu A. Ile klocków w modelu B należy zakolorować na różowo, by spełnić ten warunek? Spójrzmy na rysunek A, model A. Ile mamy tu równych części? 1, 2, 3, 4, 5. Mamy 5 równych części, zapiszę. 5 równych części. Ile z nich jest zakolorowanych na różowo? Jest to jedna część. Jeden prostokąt zamalowano na różowo. Zatem na różowo zamalowano 1/5 całego prostokąta. Teraz pytanie, ile musimy zakolorować tych części w drugim prostokącie? Sprawdźmy najpierw, na ile części pokolorowano ten drugi prostokąt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 równych części. W tym prostokącie mamy 20 równych części. Aby zrobić z 5 20, musimy pomnożyć przez 4. Zatem, żeby ułamek był równoważny, także licznik mnożymy przez 4. 1 razy 4, zatem musimy pokolorować 4 części. Wyszło nam, że jedna część z 5 to to samo co 4 z 20. Ma to sens, zobacz na rysunku. Tutaj na różowo mamy zamalowaną tą część. Jeżeli popatrzymy graficznie, ile to jest części z modelu B, to zobacz. 1, 2, 3, 4. Jeżeli zamaluję w tym modelu, w tym prostokącie 4 części z 20, to będę miała tyle samo, ile w pierwszym prostokącie, czyli zamalowałam jedną część z 5. Zatem 1/5 równa się 4/20. Jaka będzie odpowiedź na nasze pytanie, ile klocków w modelu B należy zakolorować, aby spełnić ten warunek? Odpowiedzią jest 4.